Jestem dzisiaj na zajęciach w szkółce bokserskiej, pana szkółce bokserskiej, i jestem naprawdę bardzo mile zaskoczona ilością uczestników, ilością małych dzieci, które przychodzą tutaj, żeby ćwiczyć boks. Boks wałbrzyski ma się dobrze, dzięki panu między innymi. No jak widać, na frekwencję nie narzekamy. Młodzieży jest dużo, przychodzą rodzice z dziećmi, razem trenują. Także powiem tak szczerze, nawet nie robimy dużego naboru, bo jakbyśmy zrobili nabór, to by tutaj było około 100-150 ludzi, tak? Na razie jak widać. To chyba dobrze, to róbcie nabór. No natomiast no, sala nie spełnia wymogów, tak, natomiast jesteśmy też biednym klubem i nas na to nie stać, tak? Bo pracujemy za darmo, a jednak za salę trzeba płacić duże pieniądze. Zacząłem trenować, miałem niecałe 12 lat. Dzisiaj jesteś bardzo utytułowanym zawodnikiem, choć jeszcze młodym, wszystko przed tobą. No, nie da się ukryć. W następnym roku są następne mistrzostwa. Może medalista Europy jeszcze. Rafał Kaczor bardzo ciepło się o tobie wyraża. Mówi, że jesteś bardzo utalentowanym zawodnikiem i już, że tak powiem, dajesz radę na ringu. No już, no wiadomo, już mam 50 walk, 45 wygranych, no to chyba o czym świadczy. A co jest takiego w tym sporcie, co cię do niego przekonuje? Ogólnie to taka śmieszna sprawa, zaciągnął to mnie ojciec. A to już później, to już się samo wzięło. I nie zamierzasz z tej kariery jakby zboczyć, zejść z obranej drogi? Nie. To jest akurat mój sport. Oprócz codziennych treningów i prowadzenia zajęć z najmłodszymi, klub Kaczor Box Team jest także organizatorem wielkich gal bokserskich. Jestem, że tak powiem, no, urodzonym sportowcem, tak, wychowałem się na sali, można powiedzieć. Trenuję tutaj, trenowałem w Kobylicach we Wrocławiu, także teraz przed nami duży projekt, jest to kolejny turniej barburkowy. Chcemy ten turniej barburkowy zrobić w wykonaniu głównie młodych zawodników, natomiast chciałbym też pokazać tych naszych mistrzów, tak? Patrycję Pelińską, Adama Pelińskiego, Patryka Maja, to jest ścisła kadra narodowa, tak żeby ten kibic też się mógł na to patrzeć, tak samo na tych młodych i też na tych starszych. Zostali zaproszeni do tego Czesi, także przyjadzie kadra Czech z nami trenować, Jakub Suba, mój podopieczny. Także myślę, że widowisko będzie no, fajne, piękne, tym bardziej, że jest nietypowej scenerii, bo jest to w hotelu Maria. Z tego miejsca chciałem podziękować pani Dorocie Barańskiej, panu Cipowi, że użyczyli nam pięknej sali. Chciałem podziękować sponsorom, bez których by to się nie odbiło. Wiktoria, zakłady koksownicze, dziękuję bardzo. Kamilowi Zielińskiemu, dziękuję bardzo. Starostwie, dziękuję bardzo. Strefa ekonomiczna, dziękuję bardzo. Także cieszę się, że te największe zakłady, podmioty, firmy w Wałbrzychu widzą to, że robimy bardzo dobrą robotę. Staramy się to młodzież szkolić, żeby nie chodzili po ulicach, żeby odciągnąć ich od komputera, żeby odciągnąć ich z podwórka. Wiadomo, w jakim świecie żyjemy, więc ja mogę to robić tak naprawdę za darmo, żeby oni mieli wyniki sportowe. Ja myślę, że wielu wie, ale pewnie nie wszyscy Wałbrzyszanie wiedzą, że tutaj trenują z panem kadrowicze. Kadrowicze są to dziewczyny, są to chłopcy, oni też wystąpią na tej gali. No tak, no, mamy ścisłą kadrę narodową, mamy Adama Pelińskiego, który zdobył tytuł mistrza Polski, zetronizował dwóch mistrzów Polski, jednego mistrza z wagi 69 kg, który poszedł wagę wyżej, aktualnego mistrza Polski 75 kg. No i znokautował ciężko medalistę Europy, także został zawodnikiem najlepszym. Jest to naprawdę przyszłość naszego klubu i przyszłość Polski i przyszłość może mi świata zawodowy. Wszystko na to wskazuje, że papiery na to ma. Tak samo... Dziewczyny za nami walczą. No tak, i mamy świetne, utalentowane dziewczyny, między innymi jest jego siostra Patrycja Pelińska, jest Roxana. Także no mamy no dużo tych dziewczyn, tak, cieszę się bardzo, że chcą ze mną współpracować, chcą pracować z nami i rozszerzamy się, jesteśmy coraz mocniejsi i rośniemy w siłę. Właśnie o to chciałam zapytać, czego wam tutaj w tym klubie potrzeba? Oprócz pieniędzy oczywiście. Ale czego nam potrzeba? Tak naprawdę wszystko mamy, tak, mamy wyniki. Mamy wyniki, mamy klimat, cieszę się, że sporty walki w ogóle w Wałbrzychu stają na nogi, jest ich coraz więcej, są mocne zapasy, powstała jakaś tam druga sekcja, tak? A ja to odbieram jako
rywalizację, jako żebyśmy to razem wspierali się, razem boksowali, a w żaden sposób jako konkurencję, tak? Bo im więcej tego, tym lepiej dla nas, naszego klubu, a głównie dla tej młodzieży, tak? Że się rozwijają, że po prostu nie chodzą po ulicach, że każdy, który, że tak powiem, przyczynia się, dokłada cegiełkę do tego sportu wałbrzyskiego, a za to mu tutaj serdecznie dziękuję i zawsze może na mnie liczyć. Ja się cieszę również z tego, że te największe zakłady wałbrzyskie, koksownia Wiktoria, specjalna strefa ekonomiczna, że one się zdecydowały wesprzeć Pana. Szczególnie chodzi mi o Wiktorię, bo pewnie nie wszyscy wiedzą, że Pana ojciec, także utytułowany zawodnik, został mieszkańcem Wałbrzycha, przyjechał do Wałbrzycha, właśnie ściągnięty, że tak to ujmę, przez ówczesny zarząd koksowni. No tak, taka prawda. No tutaj się pojawialiśmy na tej ziemi wałbrzyskiej, a głównie przez Wiktorię Wałbrzych, tak? Bo mój tato był trenerem w Miedzi Legnica, a z tego chyba na co wychodzi był dobrym trenerem, bo ściągnęła go Wiktoria Wałbrzych tutaj, a Wiktoria się rozsypała. Ojciec część swoich zawodników zabrał do Polonii Świdnica, gdzie zdobył tytuł mistrza Polski drużynowego. A i później nastały czasy, żeby tutaj reaktywować młodzieżowy sport, tak? Tata tutaj zagląda? Tata zagląda tutaj, wspiera nas, także jest na każdym turnieju, być na turnieju barburkowym. No i co, no i możemy się pochwalić tą młodzieżą, tymi zawodnikami, którzy tutaj są trenerami dzisiaj, tak? Którzy też gdzieś tam jakieś lekcje udzielają, bo tak naprawdę, no tutaj mój ojciec, że tak powiem, reaktywował w Wałbrzychu ten boks. Boks w Wałbrzychu się odradza? No myślę, że tak. Myślę, że się boks odradza. Dlaczego? Dlatego, że no miło jest, jak się dojdzie do tych dużych zakładów i te zakłady mówią, no panie Rafale, pan nie musi mówić, co pan robi, bo my doskonale wiemy, co pan robi, tak? Że pan robi dobrą robotę, że pan kształci młodzież, że pan chce robić duże turnieje, a więc będziemy was wspierać. Chciałem zaprosić wszystkich na mega wydarzenie sportu walki, które odbędzie się w hotelu Maria 9-12, ulica Wrocławska. Nie zapraknie czołówki polskich bokserów z kadry narodowej, będzie pokaz zapasów, także na pewno będzie dużo się działo, dla każdego coś będzie. Zapraszam serdecznie, Rafał Kaczor.